Szczęść Boże, witajcie. Kochani, dzisiaj ten codziennik naprawdę o nietypowej porze już będzie bardzo, bardzo późno, kiedy on pojawi się w sieci, więc prawdopodobnie większość z Was zobaczy go dzień następny. No ale prawa urlopu, Wy musicie mi wybaczyć. Postaram się tutaj za długo Was nie zajmować swoim słowem. Chcę z Wami podzielić się tym, co przyszło mi dzisiaj do głowy w trakcie rozważania dzisiejszej Ewangelii i myślenia o tym, co ona tak naprawdę mówi i do czego mnie zaprasza. I zachęcić, żebyście Wy również się nad tym zastanowili. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw słowo. Zachęcam Was do tego, żebyście przeczytali dzisiejszą Ewangelię. Znajdziecie ją na stronach internetowych lub też w opisie naszego filmu. A zatem do dzieła. Słuchajcie, dzisiaj Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do dwóch czynności. Pierwsza z nich to jest sianie ziarna. Właściwie to ziarna gorczycy. Drugie to zaczynu, który zakwasza całość ciasta i to ciasto rośnie i z niego wychodzą jakieś takie smaczne bochenki chleba. Pierwsza rzecz jest taka, że to Królestwo Boże zawsze zaczyna się od czegoś, co jest małe. Zobaczcie, że rzeczywiście Chrystus zebrał wokół siebie tylko tych 12 apostołów i tak naprawdę całość tego głoszenia Ewangelii jakby scedował na nich później po swoim zmartwychwstaniu. I z takiej wydaje się nijakiej, malutkiej wspólnoty dokonuje się dzieło, które naprawdę jest potężnym dziełem i każdy może w tym Królestwie Bożym znaleźć swoje własne miejsce. To tylko świadczy o tym, że nie ilość, ale jakość się liczy i to ta jakość, którą tak naprawdę ustanawia Pan Jezus. Druga rzecz, chciałbym, żebyśmy zobaczyli w naszym życiu takie sytuacje, które są takimi rzeczywiście małymi rzeczami. Zobaczcie, że kiedy zaczynamy na przykład się nawracać, kiedy zaczynamy iść za Panem Bogiem, to my byśmy chcieli już od razu zmieniać swoje życie, żebyśmy chcieli robić rzeczy wielkie, żebyśmy chcieli wejść na taki poziom, gdzie już naprawdę w naszym życiu będzie się wiele rzeczy takich wielkich zmieniać. I na tym się najczęściej wywalamy, na tym najczęściej gdzieś się sypiemy, bo okazuje się, że kiedy natychmiast chcemy coś zmienić, no to robi się problem i niestety ta zmiana nie przychodzi, a wręcz przeciwnie, często gdzieś tam się poddajemy, bo to jest zbyt trudne. Ta Ewangelia dzisiaj, przynajmniej dla mnie, mówi o tym, żeby zaczynać od rzeczy małych. Żeby zaczynać od rzeczy takich rzeczywiście wydawałoby się mało istotnych, ale tak naprawdę życie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie z tym, czy nie, ale życie składa się z takich rzeczy wydaje się takich powszednich, zwyczajnych. Tych rzeczy wielkich no, w naszym życiu nie jest zbyt wiele, nie? I dlatego tutaj Chrystus jakby daje nam pewną wskazówkę. Zacznij od tego, co jest małe. Zobacz, że w tym, co jest rzeczywiście małe, w tych twoich codzienności, w tym twoim planie dnia, w tym, co robisz, w tym, co się wydaje dla ciebie takie nużące, nijakie, że w tym wszystkim jest to ziarno tej takiej możliwości do tego, żeby to się rozwinęło w dzieło wielkie, wspaniałe, w dzieło Boże. Tak samo, jeśli chodzi o wiarę. Wiara nie rodzi się z rzeczy wielkich. Ona się rodzi z takiego spokojnego, takiego autentycznego pójścia za Panem dzień za dniem, od takiej powtarzalności, od robienia rzeczy małych, czy zajmowania się rzeczami małymi w naszym życiu, po to, żeby z tego, co jest małe, wyrosło wielkie i potężne drzewo. Solidne drzewo, mocno zakorzenione. Druga sprawa jest taka, że to Królestwo Boże w nas i poza nami, jakby we wspólnocie, w tym świecie, ono rośnie w sposób niewidoczny dla naszych oczu, tak jak rośnie ciasto. Tak jak, nie wiem, czy szczególnie starsi, jak robiliście, czy robimy ciasto, tak, drożdżowe, nie? Że tam ten zakwas, on rośnie pod przykryciem i nawet nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w jaki sposób, nagle jego objętość się zwiększa. Tak samo jest z tym Królestwem Bożym w nas, w naszych sercach, że ta nasza wiara, ona wzrasta nie pod wpływem naszej kontroli, nie pod wpływem naszych dobrych uczynków, czy naszych modlitw i tak dalej, tylko to jest działanie łaski Bożej w nas. To nie znaczy, że tego nie należy czynić, nie? Bo trzeba dzielić się z dobrem z innymi, trzeba pomagać tym potrzebującym, trzeba się modlić i tak dalej, trzeba być w tym wiernym, ale właśnie w tej wierności, w tym takim codziennym kroczeniu za Chrystusem ta wiara w nas wzrasta.
I ona może też stać się takim też oparciem dla innych. Ona może się stać, twoja wiara, to jak ty mocno się zakorzenisz w Chrystusie, może stać się nadzieją dla drugiego człowieka i to może sprawić, że ten drugi człowiek też się otworzy na wiarę. To może sprawić, że ty, będąc świadkiem Jezusa w takich zwykłych, codziennych rzeczach, nie w rzeczach wielkich, nie w tym, że będziesz pokazywał, jak jesteś święty, pobożny i tak dalej, tylko w tym, że będziesz wierny Chrystusowi właśnie w tej codzienności, w tym takiej szarzyźnie tego życia, to w tej szarzyźnie, przepraszam, ten drugi człowiek może odnaleźć samego Chrystusa. A więc skupmy się na Panu Bogu. Skupmy się na tym, żeby zmieniać w sobie te rzeczy małe i zaczynać od tych małych rzeczy. Te większe rzeczy, one z nimi łatwo nam pójdzie, nie? Ale pod warunkiem, że zaczniemy zajmować się tym, co jest takie kruche, małe, niewystarczające i w to zapraszać Chrystusa, żeby On tam działał swoją mocą, swoją łaską. I nie próbujmy tego kontrolować. Nie próbujmy kontrolować Pana Boga, ale pozwólmy, żeby Jego łaska w nas rozkwitała, wydawała pewien plon, żeby ona w nas rosła w sposób dla nas niewidoczny i myślę, że też o to chodzi, żebyśmy nie za bardzo myśleli, że to naszą zasługą czy naszą pobożnością ta łaska w nas działa, ale że to jest po prostu działanie Pana Boga, Jego miłość, Jego miłosierdzie. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo też to w jakiś sposób ja sam odczytuję w swoim życiu, że to im bardziej daje miejsce Chrystusowi, im bardziej zbliżam się do Niego w tych rzeczach małych, w tej codzienności, tym bardziej dostrzegam to działanie Jego miłości w moim życiu i to, jak On przez takie drobne rzeczy też mnie zaskakuje, zachwyca, zachęca, prowokuje do tego, żeby jeszcze bardziej Jemu zawierzyć, Jemu zaufać i iść za Nim każdego dnia. Czego i Wam też życzę. Dobrego błogosławionego dnia, ale to już nieaktualne. Pięknej i wspaniałej nocy. Śpijcie dobrze, odpoczywajcie i do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Dobranoc.